Galaktyka Kurwix to zapysiała wiocha. Za to jest w kosmosie miejsce wręcz przedziwnie. Guj w dubie, gdzie autostradki są bezpieczne, a instalacje RPG w rakietach mają atest i ważne badanie. Sprawdzanie legalności oprogramowania. Ja. Łączenie z serwerem Fenster. Pip, 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 pip. Oprogramowanie legalne. Czy chcesz zeskanować komputer w poszukiwaniu wirusów? Ja. Skanowanie. Wirusów brak. Miejsce. Galaktyka Kuj w dubie. Betonowa forteca. Komnata papieska. Kardynale Mateo! Ojcze Święty. Co tu robi ta pizza? Wiesz, że nie jadam hawajskiej. To prezent od admirała Jahasia. Był jeszcze liścik o treści na zgodę, na bazgrane z błędem ortograficznym. Korwinox, długo u nich nie będzie lepiej. To dobry moment na zniesienie wiz. Za chlebem sami będą pchali się do kopalni torfowych. Dla nich 100 marek to sporo pieniędzy. Ojcze Święty, ostrzegam, wzrośnie drobna przestępczość i ubezpieczenia pójdą w górę. Wykonać! Komputer, słyszałeś, co rozkazał papież? Wizy zniesione. Nowiutkie radio w rakiecie. Nowiutkie radio? Skoro nowiutkie, to dlaczego taka niska cena? A bo posiałem gdzieś gwarancję i panel. Przemo, zanim się zgodzisz, pamiętaj, że nie mamy rakiety. Biorę. Yes. Zobaczysz, Paweł. Za kilka miesięcy to radio będzie hulało w naszej rakiecie. Ech, biała Golf 2. Pewnie, po co przepłacać, skoro można wyklepać? Gadałem z Szymonem, szpachle położy, że prawie nie będzie widać. Proszę przygotować paszporty do kontroli. Jak Bóg da, za godzinę dolecimy do granicy. O, panowie to gdzie lecą? Myślałem, że ten PKS-ik leci bezpośrednio do kopalni torfowej. Tak, tylko pytałem. Chciałem zagoić. Polówce? Paweł nie ma 18 lat. O, nie wygląda. To zasługa wody. Daj spokój, Psemo. Jedna lufka wiosny nie czyni. Ho, wale zło. Dzień dobry. Wszystkie dokumenty są podbite. Samochodzik sprawny. Badanie techniczne wbite w dowód. A po co wbijać jak sprawny? Kurwa, panie władzo, ja wszystko wyjaśnię. Powiedzcie przynajmniej, że jesteście trzeźwi. Słowo honoru. Paweł. Paweł, wstawaj, jesteśmy na granicy. Paweł! Dawaj! Kuku! Kuku! Kukułeczka sra! O, bierze alkomat. Jak nic nas zawróci. Dzięciołek śpi. Kochani, zrzutka na celnika. Jak w kościele, co łaska, ale nie mniej niż dycha. Jedno precyzyjne pierdnięcie. Simplice. Tak, kurwozaury nie spodziewają się ataku. A już na pewno nie takiego. Papieża w betonowej fortecy strzeże zaledwie 1 000 000 żołnierzy. Donna Sigmenti. Nostri aiutare la persona magnificio, la persona irresistibile del cutasso della laser spirali, la persona del grande nigera versio 1-2. Przedstawiam androida eksperymentalnego Mgbewe 1-2. Z wierzchu nie różni się niczym od poprzedniej wersji, ale w środku. O, ja pierdolę światło. Genitalia świni. Poproszę światło. Dzięki tym modernizacjom cyborg stał się całkowicie odporny na hipnozę. Quello di cutasso della laser. Aha, światło. Odbyt świni zastąpiliśmy genitaliami świni. Światło. To powinno wystarczyć na dowolną dzidę laserową. A co z zawieszkami Windowsa przy pasjansie? Najlepsze zostawiłem na koniec. Światło.
Podwójne genitalia sini z przodu i z tyłu całkowicie odbiorą chęć pasjansa. Światło. Czy potwierdzają to testy? Nie wiadomo, na testy nie mieliśmy czasu. Michelangelo, divirtum universa apprehendi. La cosa pretest, situi cogito la machina propello funzionare. Nostri testi don la akcjonare. Mimo przyjęcia łapówki, celnik nie wpuścił do Niemiec. Do galaktyki kuj w dubie. Sen o pracy w kopalni prysł jak sraczka. Ja poszedłem w kamasze, a Paweł zapił się na śmierć. Nigdy nie usłyszał jak Radyjko hula Vespero. Nienawidzę urwozaurów całym sercem. Teraz mam okazję odpłacić im z nawiązką. Zbliżamy się do betonowej fortecy papieża. K***wa, namierzyli nas i czymś pierdoli. Cholera, nie pierdolą się jak my. Spierdolamy? Kontynuować. To się odpłaciłem. Biednemu zawsze w plecy. No nic, za kilka minut dolne o ziemię i witaj, skurwalo. Mam nadzieję... A, nie będę krakał. Jeszcze się nie spełni na skurwali, będzie chuj. No to jeszcze na szybkości rachunek sumienia. Na statku nie powiedziałem całej prawdy. Od życia uciekłem w długi. Od długów do wody. A od komornika do woja. Teraz Pawełek. Pawełek nie zapił się sam. Ja mu w tym pomogłem. Co noc na śpiocha dolewałem mu wody. Do ryja. Po kilku nocach zdech. Zapytacie dlaczego? Pawełek był ubezpieczony. Wysoko ubezpieczony. Pieniądze z ubezpieczenia plus nieduża pożyczka w Lombardzie wystarczyły na spełnienie marzeń. Espero hulało do zimy, a w Esperzu rżnęło disco z Radyjka bez panela. Śmierć brata to jednak nic w porównaniu z tym, co zrobiłem matce. Niech jej ziemia lekko będzie. O k***a! Ilu ich tam jest? Z milion! A każdy napala z dziny laserowej laserami! Jak to możliwe? Co możliwe? Że z milion, czy że każdy z dziny? Nie, nie, że tak szybko do miliona policzyłeś! A to? Nie, ty głupi, tak żartowałem! Chciałem podkreślić, że jest ich zajebiście dużo! Paka, Milek! Jebiem z dziny! Jeb! I na koniec zabratowy jeb! Strzelają do nas! Jeśli wam życie miłe, róbcie to co ja. O p***a diabeł! Wszystko idzie zgodnie z planem. Zdobyć papieża. Co jest k***a? Ci to odporny czy jak? To diabeł. Zwykły laser z dziny go nie zabije. Co innego laser zmieszany z wodą święconą. Kretyn. Zostawcie czarnucha mi. Hipnoza. O k***a moja dynia. Zapomniałem łyknąć 2 kace. Co jest? Mariusz! Jebij mu jeszcze raz hipnozy, bo chyba nie trafiłeś! Pojebło? Już od pierwszej mnie dynia nasuwa! Chcesz, żebym wykorkował? O nie! Nie odpuszczę ci tej stówy! A pamiętliwy Żydek! Niemożliwe! Laseroodporny! Hipnozoodporny! Jak to możliwe? No tak! Świńskie genitalia! Z tyłu i z przodu! Jesteśmy zgubieni. Ojcze święty, gwardziści padają jak muchy. Ten dzikus jest odporny na laser i nic sobie nie robi z hipnozy. Świńskie genitalia z tyłu i z przodu. Ależ ojcze, to tylko legenda, bzdury. To jak wytłumaczysz odporność na hipnozę i laser? Musi być jakieś logiczne wytłumaczenie. To jest logiczne wytłumaczenie, kardynale Mateo. Ojcze święty, papa rakieta jest gotowa do startu. O Jezu. Sforsował papa wrota i wchodzi do papa komnaty jak do siebie. Zostaw nas w spokoju, diable. Albo poczuj laserowy gniew pastorału. Muzyka.
Nie ujdzie wam to na sucho! Laserowy generał będzie was ścigał aż do śmierci! Laserowy generał będzie was ścigał aż do śmierci! Dobra, a teraz p***dość w subskrypcję! Do biszkoptu należy ubić pianę. Do miski wbij jaja. Weź trzepaczkę i do roboty. To łatwe. Jakbyś trzepał kut... Przerywamy program, by nadać ważny komunikat. Wiadomość o porwaniu naszego przywódcy została oficjalnie potwierdzona przez Sułtana Kosmitów. Godzinę temu zamieścił ten film na swoim koncie na YouTubie. Otyły pani, może ja to nagram? Don Giuseppe, sui tui desidero bono ferrero, ferrero o sole mio. Attenzione, curvi duplo! Tui un anno domini che confirmo, mio duce, la galattica penici alla pupa! Quello è lui! Mortadella! Putana! Mio telefono! Giuseppe! Finito! E zie! Kurwa, ja już nie skaczę! Ja! Jak banią wypierdolił! Aż mi się srać zachciało. Wszystko jest zatem jasne. Wojna. W galaktyce została ogłoszona powszechna mobilizacja. Codziennie po dzienniku będziemy wyczytywali szczęśliwców powołanych do woja. W dniu dzisiejszym są to Miller, Kloze i Podolski. Gratulacje. A teraz zapraszamy na dalszą część programu. Psa. Gotowe. Następnie wszystko wlewamy do brytwanki i wsadzamy do piekarnika rozgrzanego jak kuta. No i zajebiście. Chwila! Ja jestem Podolski! No, jak w mordę strzelił! Nie wiem jak wy, koledzy, ale ja jestem zajebiście zajarany. Czym tu się jarać? No jak? Za mundurem panny sznurem i... za granicą po burdelach, jak żona nie widzi. Panowie, teraz sprawdzimy waszą skuteczność bojową! Za 3 sekundy otworzymy do was ogień maszynowy! Ale zajebiście. Jeżeli przeżyjecie to, potem pójdziesz z górki! Witajcie w wojsku! O cholera, hipnoza! Nic nie widzieliście. O Jezu, jaki ból. Dynia boli, jakby mnie bąk u***bał. Szymon! Dlaczego uciekamy? Przecież dzisiaj nic nie ukradliśmy! Lepiej dmuchać na zimne! Proszę pana, wszystko widziałem! Za 100 zeznam na korzyść! Sułtanie Kosmitów, to wiadomość dla ciebie. Idę po papę, a jak już przyjdę, to ta głowa zaśpiewa ci w dupie Mazurka Kujwdubskiego. Był to film nadesłany przez laserowego generała. Tymczasem mobilizacja trwa w najlepsze. Wojsko szykuje się do ofensywy. Już niedługo mieszkańcy Kurwix poczują laserowy gniew dzidy. Aha, byłbym zapomniał. Wilstein, Krause, Tusk. Dobranoc. Ta, laserowy gniew dziny. Po co w ogóle ta mobilizacja? Laserowy generał i tak sobie elegancko radzi. No, lecimy jako wsparcie. Srarcie. Zobaczycie, jeszcze w p***l tam obskoczymy. Dobra, nie ma wody. Idziemy spać. Zaraz. Co odp***ala Strasburger?
Czekajcie, chłopaki, chyba na coś wpadłem. Hipnoza jesteś n***any. O, to jest życie. Kloze. Kloze, śpisz? Tak, a co? Za chwilę zaczyna się transmisja meczu. Arsz Kulen podejmuje na wyjeździe RKS Hołdu. Nawet mi nie mów. Taki meczyk, a my gnijemy w jednostce, zamiast na trybunach dopingować Kulen. No to teraz patrz. Arsz Kulen, drużyna gospodarza RKS Hołdu, nie podała sprawy zawodniku. Trybuny przy Barcisia pełne. Za chwilę sędzia odgwizdze początek spotkania. Hipnoza! Jesteśmy po dwóch piwerkach. Raczej po hipnozie. Ja się czuję dobrze. K***a i od nowa. Babka piaskowa. Popularne ciasto w kształcie dupy. Przerywamy program. Wiadomość z ostatniej chwili. Na przedmieściach Kulen doszło do zamieszek. Sympatyczna młodzież z pobliskiego liceum wyszła na ulicę, aby zamanifestować swoją niechęć do nielegalnych imigrantów z Kurwiks. My, młodzież przekuj w dupska, mówimy brudosom prosto w oczy. Wypieraj! Popieramy, a teraz wracamy do kulinarnych tete. Psa! Palce lizać! Co prawda można robić wszystko samemu, ale mi najbardziej smakuje z torebki. Gotowe! Najlepiej smakuje w całości. Wezmę i pakuję je całe do ryja jak Oj w dubie dla skurwozaurów! Ja do was nie przyjeżdżam kraść samochodów! Uwe kretynie, to sklep twojego starego! O k***a! Co tu się dzieje? To nie ja, to tamta jaszczurka! O k***a, bądź! Tu będziemy bezpieczni. Świątyni nie ruszą. Co to za zapach? Benzyna. A skąd ty, Sławek, wiesz, jak benzyna pachnie? Wszyscy popierdolimy na gaz. Stróżuję na stacji, wiem swoje. O k***a. U nas Pan Jezus nie zginął na krzyżu. Żył dostatnio. Tato. A oni się nie spalą? Gdzie tam to dla żartów? Trochę ich postraszymy, może sobie pojadą. Nic im nie będzie, zobaczycie. Rano przyjdą do pracy, jak gdyby nigdy nic. Na wszelki wypadek, chodźmy do domu, zanim przyjedzie policja. Daruję z k***tyną, prawie nas spalili. No, ale niektórych nieźle nastraszyli. Puchoscy się pakują. Jutro wracają do Kurwiks. A taką fuszkę mieli. Wywóz nieczystości. Dobra, Sławek, ja stoję na czatach. A ty wiesz, co masz robić. Wiem. O k***a.
Idiota, to była ostatnia. Dobra, Krzyś, zwijamy się. Ja muszę rano do roboty. Jutro w tym samym miejscu, o tej samej porze. Żołnierze! Jeżeli sułtan kosmitów nie odda papy, do wojny pozostało 300 kilka dni. Magiczna liczba. Spójrzcie na licznik YouTube'a. Zawsze zacina się na 300 kilku. Nieważne. Dzisiejsze ćwiczenie nie będą miały z tym nic wspólnego. Dobieracie się parami i... No pies mnie je... w d*** z traponem, który się zeszczał. No ten jest dobry, zeszczał się na apelu. Co masz na swoje usprawiedliwienie? To pan. To element strategii bojowej. Przećwiczmy. Na moją komendę każdy szczy. 3, 4... O, ulga. Krew w moczu. Ale pojebany dziadek. E, Kloze też się zeszczał. Razem z jajami. Palce lizać, do widzenia. Cięcie! Ty, pojebany jakiś jesteś? O co chodzi? K***a, cały odcinek głupie miny robisz za tej kamery. Debil jeden. Ja nie robię. Znowu k***a, wypi***aj stąd! Już tu nie pracujesz. I nigdzie indziej, k***a, już ja się o to postaram. Razem z tymi jaszczurkami będziesz sam powoził. A ch*** wam w dupę. Jeszcze trochę soli. Ale pięknie pachnie, Maciek, co gotujesz? Wodę. Ale się zrobiła świąteczna atmosfera. U nas na Wigilii zawsze była woda. Ojciec już 2 dni wcześniej zbierał śnieg do miednicy. Ale aromat, czego dodałeś? Soli. A, klasyka. Ale podjemy. Kolego, nikt nie powiedział, że się z tobą podzielę. A już na pewno nie ja. Oj tam, Maciuś, poczęstujemy go. Starczy dla wszystkich. Heniu, tobie też nie dam. Patrzcie go, jaki Żydek nagotował pyszności, smaka narobił i co? A udław się tą zupą, chytrusie. Zobaczymy, co powiesz, jak jutro będę babkę piaskową robił. Ściemniać trzeba umieć. Skąd weźmiesz piach na skalistej planecie? Czekaj, Heniu. Mam lepszy pomysł. Teraz jest nas 2 do podziału. Dawaj zupkę. Albo poczekam się z życiem. A wtedy zginiesz z nudów. Bez przesady, jest jeszcze Cyprian. A, zapomniałem o tym pijaku. Cyprian, wstawaj! O co chodzi? Dawaj zupkę, bo będę następny. Dobra, przekonałeś mnie. Ale ostrożnie, jest letni. Pyszny solnik. Przybierzeli do Betlejem pasterze. Grają skocznie coś tam na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości. A pokój na ziemi. Ogniem maszynowym z dzidek j***ać. Może zobaczyli rakietę przed wejściem! Zresztą z tym, jak nas znaleźli! Dlaczego do nas strzelają? W sumie dobre pytanie. A zapytam się, proszę pana, dlaczego do nas strzelacie? Sułtan kosmitów podniósł rękę na papę. Dlatego zginie każdy, kto jest pod jego komendą. Jeb z lasera! O on chyba nie żartuje! Ty zapytaj się go, co z nami będzie, jeżeli się poddamy. Dobra. A co z wami będzie, jeżeli się poddamy? Zginiecie! To uczciwe. A w przeciwnym wypadku? Nie rozumiem. Możesz powtórzyć? A w przeciwnym wypadku? Dalej nic nie słyszę. Jeżeli chcesz coś powiedzieć, podejdź tu i powiedz. Tak, UHP. Co będzie w przeciwnym wypadku? Nie tak mocno! O Jezu, chyba mi krew leci. K***a, siłek niewyżyty. Zjedź sobie w kiblu na ręcznym, to trochę ochłoniesz, a nie ludziom krzywdę robisz. Baranie. Sorry, chciałem, żeby było bardziej realistycznie.
Ty naprawdę mu z***ałeś. Aż ja stamtąd słyszałem takie tempy. Jeb! No przecież mówię, że mi z***ał! O k***a, ząb mi się rusza. A to jest stały! No Maciek, daj spokój, przecież przeprosiłem. Słyszałeś? Słyszałeś nawet s***wiel nie wie jak się nazywam. Maciek, to ja w filmie jestem. Kolego, po pierwsze cię przeprosił, a po drugie grzecznij trochę. Kolego, po pierwsze to zamknij mordę, a po drugie to s***alaj. Dobra, cięcie, już nic z tego nie będzie. Wyłączyć tło! Przerwa do 15. Dobrze, że to nie leci na żywo. Ktoś by mógł się skapnąć. Coś ciebie za generał. F***wił mnie. Kiedyś taką scenę robiliśmy, że walą mnie deską w ryj. I wyobraź sobie, jakiś skrywus zamienił deskę na metalową. Jak mi przy***ała. Aż mi się srać zachciało. I nikogo sądem nie straszyłem. Spokojnie. A chłonie u stomatologa wróci. Jeszcze się będziemy z tego śmiać przy piwku wieczorem. O, a wilku mowa. Co tam, Dareczku? Widzisz tu k***a ząb? F***cie jeden? Nie. No właśnie k***a twoja mać, korzeń pęknięty, próchnica zaawansowana i jedyneczka poszła się j***ać. Mówię ci krótko, nie znasz dnia ani godziny z k***nu jeden. O k***wa. Żartował. Chociaż jakby ktoś tak jedynkę w***ał, też bym się w***ił. To się narobiło. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Ogniem maszynowy wzdzinek j***ać. O k***a, biada nam to laserowy generał. Czego on od nas chce? Mści się za to, że sułtan kosmitów pojmał papę! Porobcza Kacper, kończy mi się amunicja, zastrzel mnie! Wolę zginąć ręki przyjaciela niż za... O kurcze, Maciek, ty nie żyjesz! Był to kolejny film nadesłany przez oddział laserowego generała, który jak widać świetnie radzi sobie we wrogiej galaktyce, podnosząc morale armii, która już niedługo, bo za 340 dni, dołączy do bohatera. O wilku mowa. Stockinger, Gessler, Schitz. A teraz wracamy do przerwanego programu. Termą na buzie, tak ciasto spryskaj lukrem przed podaniem. Pan się lizać. Do widzenia. Cięcie, mamy to. Kto to zrobił? Zaraz się pożygam. Przypominamy, że do oficjalnego wypowiedzenia wojny zostało 320 dni. Chyba, że oddasz papę, o wilku mowa. Chcemy go zobaczyć! Dragu na zuboka! Nella mia gabbia e meglio di stracciatella papa palazzo! Questo manna dare molto nella mangiatoia! Un momento! Come è certo? No jak go ruszyłem patykiem zaczęło śmierdzieć. Questa non significa nulla. Tu i pozzieline. Putana. Che noi spierdolino. Może trzeba było go karmić. Albo przynajmniej rozwiązać. Ale no, dalej lui abito. I co myślisz? Nie wiem, zachowywał się podejrzanie. Jedno jest pewne. Nie głoduje. Spas się jak świnia. Możemy spokojnie grać na zwłokę. Czy kolejny filmik propagandowy jest gotowy? Tak, czeka na kolaudację. Dawaj go. Psia. No i jesteśmy. Hałda zakochanych. Afrodyzjak. Janeczka, zróbmy to natychmiast.
Muszę wrócić przed 9, zanim stary się skapnie, że wziąłem mu samochód. Sylwek, zaczekaj. Co jest? Magiczne słowo. Poproszę. No. A mogę dzisiaj prosić bez gumy? Zwariowałeś? Jeszcze mi życie miłe. Schlapiesz się, a potem nie zeżresz, żeby odzyskać nasienie niezbędne do zapłodnienia jajeczek. O izolacyjnej warstwie gówna nie wspominając. Zakładaj. O, masz używana przynajmniej po mnie? Między innymi ubieraj. Czekaj. Złap go. A kurwać! O! Zajebiście. Co, Janeczka? Niezły byłem, co? Na pewno lepszy niż ostatnim razem, co skończyłeś na samą myśl, co cię dotknę. Nie kuś, diablico, prowadzę. O, o, o! Janeczka, szybciej. Cholera, 9:15. O kur... Janka, powiedz, że to twój. Przecież ja nie mam telefonu. Wiem, taki tam żart nieważny. Cześć, tato. No, wziąłem. Nie, nie, ja rozbity. Janka, szybciej. Tak, już wracam. Dobra, to pogadamy w domu. Cholera i te rysy. Ty, schodzi! O, z lakierem. Taki los spotka każdego. Kto jest po stronie sułtana kosmitów? Jak może być? Nie przesadzamy z obyczajem? Nie, ja lubię. Zresztą po wpisach na YouTubku widać, że dla ludzi teksty są najważniejsze, a nie laserami. Dobra, ładuj na profil. Otyły panie! Udostępniono kolejny filmik laserowego generała. No, ze mną wideo na wideo. Kurde, dobrze mu idzie. Morale w wojsku spadają. Niektórzy nawet przestali pić. Boją się. Ja zresztą też. Dzisiaj rano złapałem się na myśli o odstawieniu wody. No i krepa kurwie piccolo. Bella salut. Tempo che laser generale concerto lui grande finale representazione. Attivare uomo del massimeri 1-2! Direttore lo installire macchina fotografica! Dobra, a teraz p***oś w subskrypcję! Miejsce, Galaktyka Kuj w dubie, kopalnie torfowe. Misja, wydobyć torf do ogrzania jajeczek. W nawiasie, skrzeku. Błażej, tyle razy cię prosiłem, zasłaniaj buzię jak kichasz. Twój jad jest tak silny, że ja p***am. Czesław, daj spokój, strzędzisz cały czas, zamiast powiedzieć po prostu daj Bosia zdrówka. Dziękuję. Stola! P***a, co ja mówiłem? Ja skurwa, matka nie nauczyła, że mordę się zasłania? Dupy też nie wyciera z wieśniaku, cię czuję O p***a, nie czuję nóg. O cholera, Czesiu, przepraszam! Strażnik! Strażnik! O Jezu, już puchnie. Daj spokój, Błażej, nie pomożemy mu. Już po nim, zlał się. Co tu się dzieje? O k***a, Wojtas, nie podchodź bliżej. Ten skurwol ma chyba gorączkę. Hipnoza! Ja ci od rana mówiłem. Zastrzel tego skurwala z dzidy, zanim będzie nieszczęście. Co chwila nos w rękaw wyciera, ale nie, nie przeziębiony, uczulenie. Srenie. Skurwal jeden. No ale trzech niewolników jednego dnia stracić to pech. Ty, ale pierwszy raz się tak zapluł po hipnozie, nie? I dziwne, że sami nie są odporni na swój jad. K***a. Mnie tam już nic nie zdziwi. Borys, uszczypnij mnie. Chyba widzę ducha. O k***a, diabeł. Czego chcę?
wiesz, antychryście? Gdzie jest laserowy generał? Co ty nie oglądasz telewizji? Jest w Kurwix! Odbija papę! IP z jego filmików mówi co innego! Kulem im Arsz Film Studio! A co ja jestem, mapa? Nie wiem! Zapytaj taryfiarzy! Sprytne, dziękuję! O matko, nic nie widzę na środkowe oko! Nic dziwnego! Przecież środkowe jest ślepe! Przygotować 10 ml materii pozakosmicznej! O nie! Tylko nie materia pozakosmiczna! Dlaczego? Boję się zastrzyków! Na widok igły... O Jezu! Inaczej się nie da. Hipnoza! Chwila! Myślałem, że po materii pozakosmicznej wszystko zmienia się w a tutaj jaja. Wszystko zależy od dawkowania. 1 ml więcej i zmieniłby się w na zawsze. A tak może nikt nie zauważy. Poswędzi. Przyzwyczaj się. Rysiek! Rychu! Rychu! Nie śpi. Za chwilę zgodnie z planem będzie tu laserowy generał. A wtedy... No właśnie, Krzysiek, co wtedy? Spalamy. Stop! Mój detektor... wykrył w pobliżu 2 kurwinoksy. Cięcie, k***! Znowu to samo. No co? No wybuch był za wcześnie. Wyłączyć tło. Panie doktorze, jak to wygląda? No w terminologii medycznej jest na to jedno określenie. Ch***o. Przykro mi, chłopie. Dobra, zawieźcie go na rehabilitację. Jak się nauczy chodzić, weźmiemy go do roli jakiegoś chujewa. Jesteśmy mu to winni. Ej! Czy mi się wydaje, czy w drzwiach stoi diabeł? Co? O diabeł! Pozdrowienia od sułtana kosmitów! Erma, ale w przeciwieństwie do niej wcale nie są słone. Powidła łasucha, majonez. Po cukrzeniu jest słodki jak kut. Kalibracja tego działka. Skanuj. Celność 16%. W normie ognia. Pudło, czy chcesz poprawić celność? Nie. Ognia. Co to jest? I suar. Jesteśmy w damskim kibelku. Sprytne. Panowie, co robimy? Możemy się już tylko modlić, skoro na tego diabła nie działa laser ani hipnoza. To może zdrowaś Mario pomoże. Zdrowaś Mario, łaski. Zalecana poprawa celności. Wystarczy zaktualizować sterownik. Anuluj ognia. Zwichnięta. Przyjaciele. Cię dalej sami. Ja nie dam rady. Szema, to samobójstwo. Bagdan, co ty zapomniałeś? Jestem zawodowym statystą. Będę grał trupa. To moja specjalność. Powodzenia. Wiedziałem, że to się tak skończy. Braliśmy go babił tani. Ciebie zresztą też. Szybko! Spieprzamy do miasta! Zwariowałeś! Nikt nie może dowiedzieć się, że nie jestem bohaterem, tylko przeciętnym aktorem! Do przeciętnego! To ci jeszcze daleko! Ale masz rację! Ściągaj łachy! Wcielisz się w inną postać! I kogo ja ci zagram bez kostiumu? Mam pewien plan! Tomek Góra! Do dna przyssał! Panowie, długo jeszcze? Strasznie śmierdzi. A mam gości. Jeszcze chwila.
Kiedy ostatni raz było wybierane? No, z rok temu. Wiedziałem. Samo gęste idzie. Aż się paski w pompie grzeją. Czasami jest tak, że na dole jest rzadkie, a na górze kożuch. Ale to taki kożuch, aż się pieni. No co jest malutka? Powiedz Stasiowi. Ma już dość. Już wybrane? Gdzie tam? Jeszcze połowa. No jak, panowie, nie wygłupiajcie się, miało być wybrane. Panie, rzadkiego to mi jeszcze dopchał parę litrów, ale to samo gęste idzie, a już jest pod korek. Przepraszam, że to tyle trwało. I naprawdę chłopiec jest wybitnym pianistą? Tak się składa, że mam pianino. Powiedziałem pianistą? Miałem na myśli kołatkę. I jedziecie na koncert w Filharmonii w Kulen? Zgadza się. Kulen! Co to jest kołatka? Panowie, wiem, co to jest kołatka. Ten mężczyzna nie jest upośledzonym geniuszem, a w Kulen nie ma Filharmonii. Dzwonię po policję. Już tu jest. Dobra, trudno, dzwoń se pan po tą policję, ale nie otwieraj pan drzwi! Dom wariatów. Panie, ja się na takie wybieranie nie umawiałem. O co chodzi? O gówno! Kto mówił, że ma wybetonowaną komorę? Od razu po kożuchu wiedziałem, że coś jest nie tak, ale mówię, zaufam. Gówno, nie beton. Piach na dnie. Rzadkie uciekło do wód gruntowych, gęste zostało, Tomek nieświadomy, oszukany, że beton za nisko wosz opuścił i pociągnął piachu. Już z tymi przetartymi paskami, bo koło pasowe wyrobione. Ale pompa zatarta! Tomek, umyłbyś się, bo wyglądasz jak diabeł. Gdzie jest laserowy generał? F***o! W galaktyce Korwix! Odwija safę! Cel namierzony w odległości 5 metrów plus minus. Czy chcesz zaktualizować sterownik lokalizacji? Nie! Finalmente! Grande finale! A czy ty live? Proszę cię, nie rób mi krzywdy! Nic wam nie zrobiłem! Laserowy generał zagraża sułtanowi kosmitów! Jaki generał? Ja nawet nie jestem żołnierzem! Jestem zwykłym aktorem! I to kiepski, bo nie mógł być nikt znany! Nikogo nie zabiłem! Nigdy nawet nie byłem w Korwix! To wszystko był serial! Za późno! Pan jeszcze go w rytmerkę z hufdu zastrzelił. Oddział pierwszy i drugi do transportowca Szlezwik! Cel, pasmo asteroid rozciągające się między planetami jaj aż do dup! Oddział trzeci i czwarty do transportowca Schweinsteiger! Cel, planeta Lisiur, sektor A! Panie majorze, jest problem. Żeby to jeden. Ale ten jest naprawdę poważny. Oto p***i. Ten sułtan. Co mu te filmiki przeszkadzały? W niektórych nie było nawet laserowego generała. Jak mu tak przeszkadzało, to mu chce łapkę w dół dać, a nie! Od razu łańziora na ludzi wysyła i morduje. Teraz pożałuję, jak mu zajmiemy asteroidy i Lisiur. Jesteś pewien? To jest na Mazurach. No. Przecież Mazury nie należą do sułtana kosmitów, tylko do Gwiezdnej Floty. Mazury należą do nas! Przecież to skandal, żebyśmy musieli płacić za pobyt. A z roku na rok coraz drożej. Jeszcze to j***a opłata klimatyczna. Kardynale, wiadomość o tym, że laserowy generał to lipa zbiera żniwo. Strajk. K***a, jeszcze tego brakowało. Dawać ich na wizjer. No co jest? Wy na wojnę. Czekaj! Tydzień temu na przedmieściach Kulen nie zginął laserowy generał, tylko aktor Bogdan Smoleń, pochodzenia kurwickiego. W związku ze zbrodnią smoleńską w wojennej ściemie mówimy stanowcze nie! Skąd mamy wiedzieć, że porwanie papy nie było filmem?
Skąd mamy wiedzieć, że on w ogóle istniał? Jak tak lubicie filmy wojenne, to my chętnie wystąpimy. Ale w studio, a nie w okopach galaktyki trzeciego świata. Ty, nie głupie. Przydadzą się kolejne filmiki. Jest ich tylko dwóch? Tak. Dobra, dawaj ich do kulen i marsz film studio, a resztę na wojnę. Wcześniej przygotowaną kaszanką faszerujemy kaczkę. I myk w dupsko jak chłopa. Dzień dobry, minęła 19:00. Uwer up, zapraszamy na dziennik. Opinię publiczną najbardziej interesuje skandal z laserowym generałem, tak zwany Lasergate. Dlatego króciutko, Meller, Werner, Andrus. A teraz do rzeczy. Bogdan Smoleń, znany jako laserowy generał, który okazał się fikcyjną postacią wykreowaną przez kardynałów w Kulen i Marsz Film Studio, został zamordowany podczas transmisji na żywo na rozkaz sułtana kosmitów. W informacjach po informacjach zapytamy, komu przeszkadzały te filmiki. Zapraszamy. No właśnie, panowie, komu przeszkadzały te filmiki? Głos oddaję opozycji. Jak to komu przeszkadzały? Wszystkim, k***a jego mać! Zmyślony bohater wygrywa wojnę. Mydlicie oczy obywatelom, że nie można już odróżnić fikcji od fałszu! Co? Może ta rozmowa też jest nagrywana kamerą? Chwila. Rysiek, spokojnie. Były te filmiki? Nie, no śmieszne. No właśnie, poza tym skąd wiemy o śmierci laserowego generała? No z filmiku. Szach i mat. Gwarantuję, że jeszcze dziś wieczorem laserowy generał pokona diabła w walce na noże. A w tle będą szambiarze. Co na to koalicjant? Jeżeli w filmiku nie będzie nic o reformie KRUS, jesteśmy za. Chwila, panie kardynale, przecież wszyscy widzieliśmy, jak diabeł zabija Bogdana Smolenia. No, panie redaktorze, niech pan siebie posłucha. Diabeł zabił Bogdana Smolenia. Chyba sam pan w to nie wierzy. Nie uwierzę w laserowego generała, dopóki nie zobaczę następnego filmiku. Koniec. Zakład, że będzie po informacjach? A niech stracę. O przekonanie. Co za brednie. Marzenka, słyszałaś? Tak, tatku? Co za różnica, czy żyje, czy nie? Gdybym tylko mógł, to bym wszedł do tego sejmu z dzidą laserową i wszystkich laserem powystrzelał jak z karabinu. Co im szkodził elektrolit z akumulatorów w wodach gruntowych? Pakiet ekologiczny. 2 miliony rocznie na utylizację. Niech się tata lepiej modli, żeby nie znaleźli w okolicy siedlisk klęgowych bekasa. Albo jakiegoś innego zagrożonego gówna. Bo zamknął nas jak ubojnie geszlerowej. Gruba świnia. Miała szczęście, że jej nie spalili razem z trzodą chlewną. No szku... No i włącz na próbę. Co będę włączał, jak wiem, że ch*** jest? Te, jeden z drugim. Ja wam płacę za remont czy za rozbiórkę? O co chodzi, panie Hugonie? Syronie, o co pytałem? Za co płaci? No co? No tynki gładzi i glazurka. Konkurencji miękną rury, jak łęcina kładzie glazury. I wersja młodzieżowa. Nie ma ch**a na glazury, bogunia. Łęcina, kit to ty możesz wciskać w dupę se, ale nie mi. W gębie to ty dobry jesteś, ale fuszerkę od***asz jak mało który. No, panie Hugo, rozumiem dać w gębę. Rozumiem nawet mniej zapłacić, ale sztylet w serce to za dużo. Może w łazience przesadziłem z oszczędnością i trzeba było zagruntować ściany przed glazurą, to by większość płytek nie odpadła. Ale fugi zrobiłeś byle jak, za grube i nie ten kolor. Pomyślałem, trudno. To i tak dla personelu dam szansę. Po tynkowaniu ściany nie trzymają pionów, choć wcześniej były proste. No, nieważne, to i tak korytarz, meble tu nie stoją, najwyżej ktoś se łeb obetrze. Dobra, niech będzie. Może nie pionowe, ale przynajmniej równe. No i d***ali gładzie. Panie Hugonie, może i robimy d***wo. Ale kto robi dobrze? Mówiłem. Przyjazd do kuja w dubie to za wysokie progi. Co zrobiliśmy nie tak? Jak to co? Wszystko! Tydzień roboty, psu z gardła. I to darmo. Nie no, zaliczki nie kazał oddać. A cenę zaśpiewałem unijną. O nie, wygadałem. Zobacz go, p***y bogol. Za to ich nienawidzę. Sra Forsą bilonem się podciera, a na porządną ekipę mu szkoda Sklerusowi za***emu.
ale mnie zawiść strzela, dlatego zostałem ekologiem. Mogę bezkarnie niszczyć fortony takim synom. Myk bażanta na posesję. To jest bekas. Z tym jak zwał, tak zwam nie zdech przy upadku. A do ciupy za zabicie osobnika zagrożonego gatunku nie pójdzie, ale przynajmniej zamknął mu ten szrot. Halo? Inspektor środowiska? Przypadkiem natknęliśmy się na kolejne przedsiębiorstwo, które zajmuje tereny lęgowe bażanta. Bekasa. Planeta Spermzejen, sektor Kulenkuken. Do zobaczenia. Te żołnierze, mówi dowódca, pożegnajcie się z kuj w dubie. Za 3 godziny przekroczymy granicę galaktyk, by nigdy tu nie wrócić. Wszyscy zginiemy w Kurwiks, to pewne. W zasadzie... A co mi szkodzi? Ojeja. To już 3. dowódca w ciągu podróży. Jak tak dalej pójdzie, to nikt zaś nie doleci do granicy. Chłopaki? O k***a, nie wierzę! Nowy odcinek laserowego generała! Co? Pewnie znowu jakiś YouTube fake. Neo zaśmieca kanał pod rubami. Ani to śmieszne, ani fajne, 2 sekundy i screen z poprzedniego odcinka. Jak na fake to się narobił. 5 minut. Jak nie chcesz, nie oglądaj. Odpalam. Gęste się węża nie wbijesz. Tomek, lej wodę i dawaj wosak. Trzeba rozrobić za rzadko. Nieodpowiedzialni. Szambo trzeba wybierać regularnie. Nawet jak jest niepełny, inaczej odparuje, zostanie gruby, a ty człowieku się męcz. Głupiego robota. Jak kamień. Nie chcę w ogóle się zakopać. No, poszło. Tomek, lej tam bardziej. No pipi, nasiąkaj. Poddaj się panu Stasiowi. Zobacz, Tomek, jakie krnąłne. Jak nastolatek. Nie ma sensu się sprzeciwiać. Prędzej czy później i tak cię rozrobię. O, ty podstępny, zobacz tam cię, jakie narwane. Panie Staszku, tam ktoś jest. Co ty, Tomek, w komorze ja bym. Tomek do wozu, matko boska, gówno żyło. Wszyscy się mnie boją, nawet laserowy generał nie może się ze mną równać. Odwołaj. Odwołaj! To wołała twoja stara po tym, jak się twój stary schlapał. Na próżno. Teraz pożałujesz, że ojciec nie miał kontona. Mój stary zawsze używał kondonów. Brzydził się c***y. Gin! Sułtanie kosmitów! Ty będziesz następny. Hurra! Laserowy generał żyje! Jestem bogaty! Założyłem się z taką ilością ludzi o przekonanie, że forsy starczy mi do końca życia! Ale jestem podjarany do... w tym kurwiks jak Adamek! Rękarz Samar wie się do tańca z dzidą. No niech mnie dunder świśnie, ale tak konkretnie, żeby mnie z**ał na miejscu. Najpierw niszczą mi wnętrze, potem cały budynek, szlak trafia w p***u. Co jeszcze się stanie? Co to było, tato? Albo mi odj***o, albo słyszę pianie bekasa. O k***a, szybko wy***ol go za ogrodzenie, zanim... Stać! Ani kroku dalej! Co wam, bogole, te ptaszki przeszkadzają? Jak to jest, że bogaci przedsiębiorcy budują się tylko na terenach lęgowych bekasa? Dobra, do paki z nim. Działalność zdelegalizować, majątek skonfiskować, a bekasa zabić. Zbyt wiele przeżył w nienaturalnym środowisku. Hmm.
Ignac, weź tarkę i utrzyj śniegu na solnik. Barnaba, weź laser z kredensu. Chyba wiesz, co masz zrobić. Tata, ale jeszcze nie skończyliśmy z drzewkiem. Ano tak chujneczka. Chwila! Gdzie jest miseczka z moczem na czubku dębiny? Tato, chcieliśmy, żeby święta były piękne. A ten zwyczaj jest obrzydliwy. Święta nie mają być piękne. Tylko zgodne z tradycją. Ach, będzie jak u prawosławnych. Jeden pies. No, chujneczka jak talala. Ignaś trzy. Barnaba do łazienki. No, nareszcie p***na ryba. Nie dość, że śmierdzi, to jeszcze nie można korzystać z wanny. Weź tu szczyj na dworze przy takiej pizgawicy. Teraz ostrożnie, żeby się nie obudził. W dupie ma laser. O k***! Tata! A właściwie to po co strzeć ten śnieg, jak on i tak się rozpuści w garnku? Utarty lepiej smakuje. Świąteczny zapach w całej izbie. Babka piaskowa już prawie gotowa. Nie, tato, to ja się zabiziłem. Pójdę sprawdzę. O cholera, który idiota wpuścił do domu Borysa? Nie po to całą noc kutię formowałem, żeby ją teraz pieso... Borys do budy! Wypaj! Od ust chłopcom kaszę odejmuję, żebyś miał co zleć, bydlaku jeden, to mi w podzięce kutię kradniesz! Przepraszam, to ja go wpuściłem. Chciałem sprawdzić, czy coś powie w końcu w Wigilię zwierzęta. Zaraz sobie z nim pogadamy. Dawaj laser od Barnaby. Tata! O k***a, laser w dół. Co roku to samo. W miocie było was 12 jaj. I jeden podrzutek. Ty. Wszystkich zabiły karpie. Dosyć tego. Zanim zaczniemy ucztę, posrajmy się. Wszystkiego najlepszego. Nawzajem. A teraz prezenty. Ignaś, czy napisałeś list do świętego Mikołaja? Tak. Doskonale, zgodnie z tradycją. Proszę. Ty bezduszny sk***. Chciałem tylko dostać go playboxa. A ty zabiłeś mi psa. Naszczałeś na chuinkę. I przypaliłeś solnik. Ignaś, spokojnie. Odłóż pistolet i rozpakuj prezent. Za późno. Cały świat. Nie jest dobrze. Żaden z transportowców nie doleciał na front. Szlezwik rozbił się jeszcze w kuju w Dubiu. A Schweinsteiger zatankował szczone paliwo na stacji w Kurwix i wrócił na lawecie. Można się było tego spodziewać. No nic. Przynajmniej nowy filmik propagandowy jest elegancja, Francja, Dawidy bankowe. Ty, nikt cię nie skapnął, że podmieniliśmy aktora. Mało tego. Każdy wierzy, że laserowy generał istnieje naprawdę i dalej się jest pustoszenie w Kurwix. A co będzie, jeśli sułtan kosmitów nie przestraszy się tych filmików i nie odda papy? Zostało niewiele czasu. A za ci headshota na klatę? Nawet mnie nie Odda. Jeszcze ze trzy filmiki. Panowie, pas. O co chodzi? Odchodzę z serialu. Wiedziałem. Od początku wydawały mi się podejrzane te blade ślady na policzkach, ale mówię może chory. Tak, chory. Chyba na wory.
To pejsy zgolone stygmat zostawiły na całe życie. Pazerny Żydek, co? Teraz będziesz nas szantażował, żeby większą garzę wyłudzić? A gówno! Ani grosza więcej, jest wojna. Wiesz, ile to kosztuje? Panowie, jestem z bogatej rodziny, naprawdę tu nie chodzi o pieniądze. No więc o co? To trochę krępujące. Jestem chory. Na wory. Stąd te ślady na policzkach. Bez kilkumiesięcznego pobytu w sanatorium się nie obejdzie. Inaczej amputacja. O cholera, trzeba uważać. Gdzie to podłapałeś? Nigdzie, to choroba genetyczna. Matka mi ją sprzedała. Człowieku, zlituj się. Tylko ty jesteś trochę podobny do Smolenia. Jeszcze tylko kilkanaście odcinków, a potem się zobaczy. Muszę odmówić. Zdrowie najważniejsze. No to koniec. Żegnajcie, przyjaciele. Chłoszczały się o duchę. Zaczekaj! Co? Mam pewien pomysł. Niezłe. Szofo jest na ostatni film. Tylko jeden. I jesteś wolny. Ostatni film? Tyle mogę dla was zrobić. Raz w dupie. Czasami nazywany hot dogiem, żeby był smaczniejszy, dodajemy jaja. Gotowe! Ja tego nie zjem, bo jestem hetero, ale odważnym polecam. Jak to mówią studia, to czas eksperymentów. Kolejne danie, jakie możemy przygotować z parówek, to dwa kutrz. Przerywamy program, by nadać dramatyczny film, jaki zamieścił na swoim profilu laserowy generał. Widzowie o słabszych nerwach proszeni są o wyłączenie odbiorników. Tyły, panie, to koniec. Pojawiają się nowe filmiki laserowego generała. Mgbewe zabił niewłaściwą osobę. Oddajmy papę, może się nie skapnął, że zdech. Tęskno mi do wody. Kurwi piccolo stupido, canon si vede che sto blu. Non ci sono laser generale. Tutto questa bufonata. Mi tam nie jest do śmiechu, kolegom zresztą też. Ze strachu większość śpi z włączonym światłem. Mało kto pije. Boję się, że jak przyjdzie do płacenia za prąd, wielu nie wytrzyma. I w niejednym mieszkaniu zaśpiewa laser. Indeed, devi finito, tutto finito. Trovo il Giuseppe Gladiatore. Degno questo compito. Prezzo? Per determinate personale. I niby jak do nędzy ten odcinek ma zagrzewać do boju. Dopiero co jakiś diabeł z Smolenia na żywo, a wy po trzech odcinkach z nowym generałem zabijacie go o kartony. No właśnie, a jak już tak bardzo chcieliście go zabić, to trzeba było go zabić jakimś laserem, a nie tak drastycznie o kartony. To mogła oglądać młodzież. Ech, amatorzy. Musieliśmy zagrać drastycznie. Chcemy pokazać, że generał jest przy***ny i nic mu nie jest straszne, nawet kartony. Teraz przez parę odcinków będzie, że niby go zabiło, a potem wróci w chwale. Albo nie, lepiej! Obyczaj w szpitalu! Mostowiak i tak idzie do sanatorium, czemu od razu tego nie wykorzystać? Bohater zmaga się z rekonwalescencją. W tym czasie wy obskakujecie w p***za w kosmosie. I z góry mówię, nie ma budżetu na dublerów. Teraz uważaj, czwóreczka, i czekasz makao! A teraz dama na wszystko, wszystko na damę, pomakale karta stop! Chwilo! Przecież skurwel zrobił schodki z czterech czwórek! Ja nic nie zrobiłem. Powtarzam, pomakale karta stop! Powtarzam, skurwel zrobił schodki z czterech czwórek. A widzisz tu jakiegoś skurwola? Tak, ciebie! A ty k***o zaropiała! O***a! Złamałem rękę!
Jeszcze któryś k***t chce zagrać w Macao? Spodobało mi się. Tak myślałem. Ja chętnie zagram partyjkę. Ja p***a, co ten kretyn zrobił? Kartony były po to, żeby pokazać, że laserowy generał nie miał szans przeżyć tego wypadku. To miał być ostatni odcinek. A ten idiota kręci dalej obyczaj osadzatorów, wodę z mózgu ludziom robi. Diabeł mnie podkusił z tymi filmikami, zrobiły więcej szkody niż pożytku. Grobas wcale nie przestraszył się, a wręcz przeciwnie. Studio za milion dolarów roz***lił, jak mostowiec kartony paralotnią. Pora wdrożyć plan C. Kutokapsuła pozagalaktyczna właśnie się nagrzewa. Doskonale. Każ przygotować kutafandry ochronne. Poza granicą kosmosu trzeba się zabezpieczyć. I modlmy się, żeby guma nie pękła. Otyły panie zwycięstwo! Dobre wieści! La noticia sarebe stato mezzo carte! Mio da voi spierdolino! Video la mangia vomito! Video lui nucleo! Spazzatura! Sancte Magisti, znalazłem kogoś, kto rozwiąże nasze problemy nie tylko z kuje w dubie, ale i z kapitanem Bombą. Sprowokowałem go do gry w Macao, wojnę i ch**a i oskubałem na debet. Przerwnął nawet hipotekę, reszty nie ma z czego oddać, więc musi nam służyć. Znaczy tobie, panie. Kiela? Homofobodaktyl. Pójdę na części. Muszę pokazać, że jestem lepszy od tego homofila. Miejsce Mgławica zasrał. Poza granicami kosmosu. Asteroida bez nazwy. Jesteś pewien, że to nie jest legenda? Nikt nigdy nie był tak daleko poza granicą kosmosu. Nawet nie wiadomo, czy za granicą jest w ogóle jakieś życie. Czujnik mówi co innego. Jest dupsko. Ty, on naprawdę się tak nazywa? Brzmi tak samo, ale pisze się przez X. Co on powiedział? A ch**y go wie, co na rozliczce hipnoza! Dobra, Dubsko, pakuj się do kutokapsuły. Masz wojnę do wygrania. Ale smród. Nie wytrzymam, zdejmuję kasę. Czy w szpitalu jest woda święcona? Nie, tylko utleniona. Musi wystarczyć. Gdzie jest Henryk Mostowiak? Wykonana. Wyłącz rec. Rec to s***** no. Dubsko, zabij! O k***a, nie wierzę. Plan działa. Z Dubskiem wygramy wojnę z palcem w dupie. Homicento piccolo! Pedalofobio! Mortadella! Dobra, a teraz napierdolisz w subskrypcję! Cholera! Rozmawiam!
naładowuje mi się dzida laserowa. Eotraf, powiedz, że masz zapasowe paluszki. Nawet gdybym miał, złodzieju, bym do zapijaczona k***a zarabiała, to bym ci nie dał. Wolę, żebyś zdech, biacz. To było 10 lat temu. No właśnie, 10 j***tych wryja lat. A ja pamiętam, jakby to było z 5 lat temu. Tak jak zawsze, skrzynka pieczarek, druga, trzecia klasa, może być trzecia. I ser, a jaki jest najtańszy? Dobra, niech będzie ten biały. I pieczywo. Nie, tu bez oszczędności jakość musi być. Wczorajsze. Przepraszam, ile? Chwila, słaby zasięg mam w restauracji, wyjdę. Hello. Oto złodziej, menda zapijaczona, k***a zarobiała. Nie, to nie do pana. Halo? Halo? K***a. Co jest do k***a nędzy? Co? Wolny rynek. Srynek? Mi za 2 skurwy ledwo się opyla, a tym za 80 kujów taniej zapiekaneczki sprzedaje. W miejskim szalecie za gówno trzeba więcej zapłacić niż ty za te żarcie inkasujesz. Przejrzałem cię. Chcesz mnie wykończyć? Dobra, wygrałeś. Przycinam na pieczarkach. Kłamstwo ma krótkie nogi. To ja przycinam na pieczarkach. Kupuję trzecią klasę. Czyli płacisz za pieczarki. Ja biorę czwóreczkę za darmo. A czasami nawet dopłacą, żebym zabrał kompost. I co? Na każdej kanapce zarobek 100%. A bułki i ser? Czego oczy nie widzą, tego mordzie nie żal. Tektura. No. Teraz puszczę cię z torbami. Ha, przy okazji przypalają ci się zapieksy. No co ty? Ja nie opiekam. Chryste Boże, niech mnie chuj zastrzeli! 2000 skurw zainwestowane i zostałem na lodzie. Bez kuja przy duszy. To koniec. Nie tak szybko. Gdyby Straż Miejska nie zajechała na zapiekanki, pewnie w końcu byś mnie trafił. To było dawno temu, ale wydaje mi się, że to ty mnie postrzeliłeś. Za to, że spaliłem ci budę. Co takiego? Jak to podpaliłeś? A ja myślałem... Ty... O Jezu! Piotrek! Piotr! Dobij mnie dzidą laserową! Nic z tego, Judaszu! Przez 10 lat żyłem z myślą, że majątek straciłem przez własną głupotę, a tu własny brat cioteczny wbił mi nóż w dupę aż po jaja. A najgorsze jest to, że od podpalenia byłem ubezpieczony, ale ja zgłosiłem samo zaproszenie, więc zamiast odszkodowania dostałem mandat. O k***a, co to jest? Skąd oni wzięli homofobodaktyla? Matko boska, jaka rzeź! Jakby ich pogryzł pies! O Jezu, wbił mu w dupę oko. Dosyć tego. Frontalny atak dupskiem! Mamma mia! Daniel! Telefonu pedala wodę prima in ritardo! Attacco di doppa duplo! Cliente! Caramba! Pedala wodi, attenzione! Il doppa duplo sul retro! Tak, jestem zainteresowany pokazem ekskluzywnej pościeli. Nie. W chwili obecnej nie posiadam dochodów. A czy na pokazie będzie poczęstunek? Halo? Halo? Coś przerwało. No nic, pewnie jej telefon siadł. O nie! Śmierć Regi Dubska! Miała rację cyganka. A ja kazałem oddać 5 zł. Thank you.
prostata i kranie, dupa dupla! Mamy jeszcze jakiegoś jobka w rękawie? To był jedyny. Co teraz? Co teraz, otyły panie? To był nasz jedyny jobek w rękawie. Attenzione, kurwi dupla! Veniamo in pace come amici! Perché la borda? Ciate la borda! Ciate umanismo di papa! Trovaresti nuovo! Chwila! Jak to wybierzemy nowego? A co się stało ze starym? Antico! Che nome videa è stato Antico! E disegnare capito! No to jak nie ma się o co bić, to zgoda! A tyły panie, czy to dobry pomysł? Naszych żołnierzy jest więcej. I chyba wygrywamy. Możemy podbić kuja w dupie. Meno puppa! Jestem Ślązakiem. U nas B czyta się jak P. Na przykład Benis, Ciba, Pępenek. No i aspetica leggere nuovo papa. E secondo rubare. E circulo macintos. Parco di un razzo spaziale. E ricordo cazzo. Chi è l'ultima frontiera? Questa cazzo! Tak pcha, grubas jeden, przepraszam! Bo ty k***a szczypies! Wytrzymać chwilę, uwolnić rękę i z liścia w worek masz nowy! O k***a, Przemek, zapomniałem, że to ty jesteś pilotem! Pośpiesz się, bo będziemy ostatni, a ja nie chcę być k***em! No nareszcie, pokój na wschodzie! A skoro mamy pokój z biedakami, możemy wznowić program Kopernik! Eksploracja kosmosu na zachód! Kurs na galaktykę Gowbo! Przy korzystnych wiatrach przelecimy ją w kilka tygodni, a potem dalej na zachód, w niezbadany kosmos! Panie kapitanie, jak pan myśli? Jak wyglądają kosmici? Nie wiem. Nie wierzę w kosmitów. Moc na 60% i cała naprzód! Tymczasem na granicy wschodniej. Karabach!